Siemanko, chciałem przechytrzyć Dawida. Poćwiczyłem sobie troszeczkę na jeziorze Terlicku. On podjechał na Terlicku i mówi: nie, Dominik. Ja chciałbym na swojej wodzie wywalić na zawodach, ale ja się tak łatwo nie poddaję. Nie, na tym samym jeziorze, co dziennie trenujesz, to nie będziemy łowić. Wybierz wodę, na której jeszcze nie byłeś. Jesteśmy na jezioro Żermanice. Przyjechaliśmy specjalnie, to jest parę kilometrów od Terlicka, 10, żeby mu dać szansę, nie? I zgodził się. Dawidku, na chwilkę, bo mam do ciebie sprawę, Dawidku. Już idę. No, już idę, prezes. Chodź, bo mam do ciebie małą sprawę. Chodź. Fajnie, Dawidku, wybrałeś na miejsce, nie powiem, podoba mi się. Tylko te krzaki mnie tutaj troszeczkę denerwują. Trzeba je wyciągnąć. A ty masz? Łowce. Brawo ty. Dawid, ale tak dokładnie, bo jak będę miał duże ryby... Pa, już przybiera, pa, już przybieram go w łowcach. Będę miał duże ryby, to chcę je powyciągać, bo widzisz, z tobą zawody są dzisiaj, wiesz? Przygrałem. Tak? A o mnie zapomniałeś? Nie, już idę. A, Dawid ma mokre już buty, wiesz, ci powiem szczerze, to już tyle się poświęci. Madzia, masz ten numer wody? Aplikacja Oranko. Sprawdzimy dwie aplikacje. Najpierw sprawdzimy, co bierze na naszych wodach. Dawid niech sobie tam czyści to łowisko. A po tym gałęziami te ryby były. Dziękuję bardzo, Dawidku. Sprawdzimy dwie rzeczy. Najpierw inforybka, co mówi, co się dzieje na rybach, a że zaczynamy, to sprawdzimy, co bierze. Damy do 50 km. Słabo biorą, wam powiem, bo tak, krąpie 22%, płoć 22%, leszcz 13%, szczupak 9%, okoń 8%, karaś 5%, karp 4%, czyli Dawid statystyki poprawi. Poprawię, tak. A teraz jeszcze wranka CZ. To jest taka wranka, którą sprawdzam numery łowiska, żeby nie pomylić właśnie, gdzie jesteśmy. I już to będziemy widzieć. Lucina 2A, Żermanice. My jesteśmy na Żermanice. Woda mimo Pstruchowa, czyli to nie jest woda pstrągowa. I Magda, wpisujesz numer 471043. Z dzisiejszą datą oczywiście, bo jesteśmy na wodzie związkowej. Aplikacja 471043. To są Żermanice, jezioro żermanickie. Bardzo ładne, jak widzicie zresztą. Dominik, jeszcze prosimy cię o numer łowiska tutaj. 043 końcówka. 4-1, coś tam ja? Dobra. Ja jeszcze raz pół godziny, Dominik. Ty będę gotowy, żeby ci złoić dupę. Zalęta zrobiona, także zaraz gwizdek zaczynamy. No i co, trzeba pokazać chłopakom, jak się spawikuje. Prezes, to jak to przed zawodami? To jest. Po takim jednym. Trzeba chyba. A na przywitanie, ja? Tak. Żeby się dobrze darzyło. Tak jest. A dziękuję. Zimny. Zimny. No to na te zawody. To w takim razie, żeby Dawid ci dzisiaj tu poszło. A co robię? Bardzo proszę, Maciu, po te zawody. I powodzenia. Powodzenia, jak to mówią. Dobra, synki, to co nęcimy?
mówię, drugi do domu jedziesz czy co? Pół godziny i do domu. Jeszcze parę kuleczek sobie zrobiłem pod odległościówkę na jakimś 30 metrze. Taka z bentonitem. I zobaczymy, no. Mam nadzieję, że się wszystko uda po mojej myśli. Kolejna rybka, taka mała, no, a na razie maluszki, ale myślę, że kręcą się. Dawid, tu nie jest sosnowiec, wiesz? Tu są ryby. Załóż grubsze żyłki. Gotowałem się, ale nie aż na takie grube ryby. Ja to sobie powiedziałem, leszczyki, ploteczki, a to jakiś karp wziął. Masakra. Pierwsza większa rybka. Nie wiem, czy utrzymam. Dawid ma większą rybkę, a ja tutaj kawę piję, bo mi się nic nie dzieje. Kapra czerwona, kapra. A ja nie robię nic? Aż tam ci to wyciągło? Tam, aż tam? To może kapra, nie? Mały. Mały kaper. Oby, że mu tu targo, nie? A, mały kaper. No, tak jak przedtem. Przyszły karpie. Czy wyjdą karpie, nie? No, mali 20 tej karpie tutaj. O, kaper. Tu też kaper. Ale jeszcze musi być miara, wiesz, żeby go wziąć. No. A czy wziąć, do, żeby do zawodów pasował? No. No będzie miał. Nie. Nie, mały. Nie ma, Jarek, to? Nie ma. Ale żeby mu tak weszło ze stota. Cieszę się jak dziecko. No tak. Ma miarę. O, chyba nie. 40 centymetrów. Nic się nie boję, bo też mam rybkę, Dawidku. A równe 40 musisz wypuścić. Ale też mały karp. Udało się odczepić, ale malutki. Co to za kapel? No, fajnie, co? Momiara. 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 Mój miara. Momiara. To momiara, żeby zmierzyć. Mama, gdzie się składa? Daj wujku miara. Daj miara. Muszę pieniądze. 43. Nie, nie? Znowu mały karp. A zapowiadał się na większego. Mamy kolejnego karpika. To nie jest chyba karpik. Punktowa ryba będzie, ale zobaczymy. Znowu karpik niepunktowany. Linek! I to będzie punktowany! Jeszcze go nie ma, jeszcze go nie ma. Fajne?
Ładny linek. Pokaż tak, o. Tego normalnie go zmierz i go zapisz, wiesz? Bo to jest ryba punktowana. Prezentuję pięknego linka. A taki nierowy. To jest wielka. Za taki linek, nie za duży, ale jest. Ma większego, co? Wyciął to podłoż za spławik, nie? Może ryba wygra, na to liczy się ta ryba. Może tu plątać moją żyłkę, to tam spokojnie, nie? I wszystko urwała! A tyś jest normalnie. Coś ty to odwalił, teranie. Boże na hamaczonu zaś to. O, ta ryba twoja. Dobrze, i teraz wiesz jak się pompuje ta ryba. O, i teraz na dół, o, i do góry. Nie, ja na lewo, no tu musisz, daj. Bo mu to poplącze całe. No to wiesz, bo to poplącze. Już nie druga, no i wiesz, bo to jest druga wędka. A zawody na feder i wiesz, na ile sztuk, na ile ryb. Wiesz, łapać ryby jedna za drugą i zdjęcia wstrykać wymiary. Potem dodać wszystko, albo na wagę. No waga, to musi być, wiesz, to tak nie zrobię. Do góry. No to co, następna rybka. Ale co to jest, też nie wiemy, ale każdy jest mały. Każdy jest mały. I co tam prezes, jak tam bierze ci coś? Nic, jak to wygląda u ciebie? Na pochycisz? W grałach. Chycisz nam Dawida na haczyk? W grałach. Ja, wygrałaś. Tyle kilo. Weź to, ciepnij. Słuchaj Dawidku, ja wyciągnę jednak tą siatkę, wiesz? Ci pokażę coś. Dobra. Coś ci pokażę, w co nie uwierzysz pewnie. Ale zdominowałem to łowisko. Teraz. O, ja mam chyba dziurę. No chyba. No niemożliwe, no puste. Wyciągnę ją, wysuszę, bo wstyd mi powiedzieć. Ani jedna ryba wymiarowa. Wszystkie ryby co zapałem. Może chyba z 15 karpików, 37, 38. 23, 25. Nie umie się przebić na jednego miarowego. Jeden podchodził po 40, ale ciężka sprawa. Więc muszę uznać twoją wyższość, bo dzisiaj widziałem tam po prawej pięknie. I linek, i drobnica. Jest. Madzia też nic. Madzia też nic? Nic. Ja to jeszcze mam te niemiarowe Madzia, mam takie prawdziwe nic, nie? Aha, no i tam ja coś z Tomkiem, więc ja tutaj zamykam listę tej z prawej strony. Na takim zamku pięknym jesteś i nic. Powiem ci to tak, róbcie to jedzonko już, bo no właśnie, jedzonko już się zaczyna robić. Bo się może, także... pa. I zaś branko, żebym nie był gołosłowny, ale wszystko małe karpiczki. I siedzi, ale wszystko taka drobnica. Pokażemy jakie biorą. I takie tu właśnie glisty Dawidku mi cały czas biorą. Akurat teraz na feder, który się nie liczy dzisiaj w zawodach. Ale na spławik jest to samo. Jakby się takie liczyły. Nie, no to bym powalczył. No to byś powalczył. Ale jak się nie liczą, to przegrałem. Tak jest. Nie ma dyskusji. I taki... wariat. Wariat do wody. Na dzisiejszą zasiadkę przygotowałem również jakieś danie. Jest to sosik z łopatki wieprzowej. Z kaszą, z ogóreczkiem. No, mam nadzieję, że będzie smakowało. Także wiem, że chłopaki nie są wybredne. I mam nadzieję, że dobrze sobie pojedzą. Szykujemy danie dla ekipy, bo już głodni są wszyscy. Kasza. I co? No i teraz gulasz nalejemy z mięskiem. Także co? Teraz trzeba zawać ekipę. Niech skosztują tego. Zapraszamy na obiad. Tomasz, ja co? Zapraszamy na obiad. Co nic nie połapali, idą jako pierwsi, najbardziej głodni. To wszystko dla mnie. Ala, wujek dla Dominik. Mnie wszystko. Wszystko dla ciebie. Wow, jak tu przygotowane danie. Wow.
Jodzio! Kulok znalazłem już do siedzenia. To jest mój, żebyście wiedzieli. Ten nie jest mój. Dobra, to jest ten alawez. Ja się poczęstuję tym daniem. Jemy póki ciepłe. Chłopaki tam się poplątali, ale to mało z tego. Jakby ta kasza była taka niewodnista, to popiszę zeróweczka z miętą. Dawid, na takie zawody możesz mnie zapraszać częściej. Ja jestem za. Już ci nie będę odwlekał rok, tylko od razu jadę. Dobrze, dziękuję. Zero, tak, bo autem jedziemy. Macie chcesz? Chodźcie pojeść, synki, bo obejście, co tu się dzieje. Kurde. Balon. Co tutaj co? Normalnie? Jeruna. Obok ciebie. Tomaszu? Nie. Bo ja wiem, że ty autem prowadzisz, ale to se wypijesz taką zerwę. Dobra, mogę. Nie, kisielkie. Dawid, ale żeś tego na szybko, tego nie zjem. Co byś powiedziała, coś, żeby tam podnęcili trochę? No myślę, że możemy podnęcić. Może te karpie większe podejdą. Ja bym tak w ogóle chciała, żebyś mnie na ten twój sprzęt nauczył łowić. Nie ma sprawy. Ale usiądziesz. Nie pożyczysz. Gumioki walczy są. No to. No to na boso, na boso. Tam masz podest, fajny ten, usiądziesz se. I teraz. Bardzo proszę. Ostatnie. Chcę wysuwać dwoma rękami. Ta rąka się za pół metra chodzi. Przyważ. Nic się nie stało. A jeszcze jakieś 2 metry. No jeszcze 1,5 metra. No już masz końcówkę. Teraz ty musisz podnieść do góry całą tyczkę. Na grzybę. I teraz musisz wszystko wycofać. I z powrotem. No i tutaj wpadzić sobie przez łożę tutaj. I do tego momentu topa co odpinasz, to co wkładasz i sobie rybę wypinasz. I tak to służy. Ale mam. Powiem ci, Dawid, skuteczny, ale nie dla mnie. A no, trzeba tu trochę wprawy, także no, nauczyłabyś się. Dobrze ci idzie. I co, Madzia, wreszcie masz rybę. Już jesteś zerem. Jak widział, że mi bierze i mi poplątał wszystko, wiesz? Ała, boli. Ej, będziecie nosić do tego auta już czy co? Ale się bawimy. No i się zwijamy pomału, będziemy się dopytać tam jeszcze. Weź ta wędka mi tu z oczu. Ala, co? Biorę od razu, cały czas, nie, dawaj, powodem się. Ale co rzut to większa ta ryba? Jak chcę odpiąć? Mogę odpiąć? Mogę dać? Proszę, jakie rybki. Zobacz, ale to jest karaś, nie, ale to jest zaś ten mikry. Możesz, młody. To muszę iść do ciebie? Wiem, że musicie zawody szybko skończyć. Dać ryby brać, nie? Żeby ryby mi brać. No. Tak dzień karmiłem, to raczej brać, nie? Ani to idealnie.
Płotki przyszły. A wy chcecie się zwijać, a płotki przyszły teraz. Ja mam te płotki. Ja chcę dać. Moja wina. No. Elegancko. 0-0. Dawaj. Czekaj. Jaki karmiasz takie ryby? Czekaj. Patrz na to. Plus kilo czysta. Tu masz kilo 435. $895. A gadajcie, że było fajnie. No i organizator zawodów. Pokosz. Rekordzista. Pokosz jest Pawikowiec. O kurwa. Czytaj to tu. Możesz wagę potem dać. Dobra, damy potem. Może od sterwalu może. Teraz tak, nie? Teraz. On doda na zero? No, na zero. Naciśnij tu i wąż. Jest sterwalny? Tak. A, wygrał! Gratulacje, no. Gratulacje dla tego naszego łowcy z Pławikowca. Dziękuję pięknie. Dziękujemy za zorganizowanie zawodów, za tak fajne przyjęcie nas. Magda, nie martw się. Przyjdzie na nasz czas, że my kiedyś połowimy na zawodach. Karpi nam nie zaliczyli małych, no i co zrobisz? Kończymy z zerem, a nasza Madzia nawet, kurczę, chyba dwa zapaść takie małe, nie? No, ale na twoją wędkę. Ale na moją wędkę, no i... się nie liczy. To się nie liczy, no więc jedynie my kończymy. No, bo to było tak, my przyjechali na łowisko i oni nam mi z siatki szczupaka na moje stanowisko puścili i ja była bez ryby. Tak było, słuchajcie Magdy. Dobra, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.